Witam serdecznie i zapraszam do wysłuchania piątego odcinka książki Postawiam Ci Szubienicę, czyta Andrzej Gospochowski. Rozdział pod tytułem Powrót do cywila i początek moich problemów z dyktaturą komunistów. Ku mojemu zaskoczeniu kolejne szykany spotkały mnie po powrocie do cywila. Najpierw nie chciano mnie przyjąć z powrotem do pracy w moim macierzystym zakładzie PKS, z którego poszedłem do wojska. A według prawa mieli obowiązek mnie przyjąć. Jednak szefowa działu kadr oświadczyła mi, że nie mają miejsc, że mój etat jest zajęty. Dopiero po mojej zdecydowanej interwencji w Urzędzie Powiatowej Rady Narodowej, podobno także przez mojego ojca, kazano mi do zakładu wrócić. Pamiętam tylko, jak wówczas ta sama kadrowa, oburzona, wygadywała, dlaczego poszedłem i narobiłem rabanu aż w powiecie. Przecież można to było załatwić inaczej. Tylko się wówczas uśmiechnąłem. Niestety nie wiedziałem jeszcze, że miejsca w tej pracy i tak długo jednak nie zagrzeję. Ale póki co pracowałem. Choć cały czas towarzyszyło mi ciche szczypanie i atmosfera nieżyczliwości. Pewnego dnia, w grudniu 1970 roku, na ulicy wieczorem znalazłem ulotkę. Na reszcie trasy w mieście, którą wówczas przeszedłem od naszego domu ulicą Narutowicza przez skwer z pomnikiem poety Jana Kasprowicza i słynną Królówką, czyli Królowej Jadwigi, do rynku, nie widziałem już innej, tylko tę jedną. Wzywała ona do wiecu wieczorem na rynku naszego miasta Inowrocławia w proteście przeciwko niedawnym krwawym wydarzeniom na wybrzeżu. Wiec miał się odbyć w ciągu najbliższych dni. Postanowiłem tam pójść, a ulotkę przyniosłem do domu i dałem ojcu. Powiedziałem o niej również kolegom w pracy i w czasie nocnej przerwy na stołówce podjąłem z nimi dyskusję. Oznaczonego dnia przyszedłem na rynek. Było tam sporo milicyjnych patroli. Czekałem godzinę, a może i więcej, ale nic się nie działo. Nie wystąpił żaden organizator, który by poprowadził jakieś zgromadzenie. Stwierdziłem tylko, że ludzi na rynku było jednak więcej niż zazwyczaj codziennie o tej porze. Niewiele dni później otrzymałem nagłe zwolnienie z pracy pod zarzutem kłamliwym picia alkoholu w zakładzie. W pierwszej wersji dano mi natychmiastowe zwolnienie dyscyplinarne, bez terminu wypowiedzenia. Jednak moje utarczki z kierownictwem spowodowały, że ostatecznie wręczono mi normalne zwolnienie z dwutygodniowym wypowiedzeniem stosunku pracy. Różnica ta miała ogromne znaczenie. Miałem się jednak przekonać, że poważne problemy dopiero się dla mnie zaczęły. Do innej pracy bowiem nigdzie nie chciano mnie przyjąć. Pewnego dnia ojciec zarzucił mi, że sam jestem sobie winien, bo mam złą opinię. Gdzieś mu o tym powiedziano. Było więc dramatycznie i nie mogłem się z ojcem porozumieć. Stwierdził on przy tym, że muszę gdzieś pracować, bo jestem dorosły, i nie mogę liczyć, że on będzie mnie za darmo żywił. Minęły ponad 2 miesiące szukania pracy i nic. Zaczęło być źle. Według prawa bowiem, pozostając bez pracy ponad 3 miesiące, traciło się ciągłość zatrudnienia. Trzeba było wówczas zaczynać od początku naliczanie wszelkich uprawnień, jak pamiętam, w tym również wymiar urlopu i czas do emerytury. Sądziłem, że już tego nie uniknę, ale w ostatnim momencie postanowiono przyjąć mnie do pracy na kolei w warsztacie samochodowym Inowrocławskiej Lokomotywowni. Być może był to szczęśliwy przypadek,
a być może taką wojnę nerwów zaplanowali dla mnie nieznani sprawcy. Wkrótce po raz pierwszy zamieszkałem też samodzielnie w wynajętym przeze mnie pokoju. W niedługim czasie zostałem w nim jednak dosłownie napadnięty przez sąsiadkę i jej syna, którzy się na mnie rzucili z żądaniem, abym się natychmiast wyprowadził. Wiedziałem tylko tyle, że kobieta ta jest byłą żoną człowieka, od którego pokój wynająłem. Zmieniłem mieszkanie, a z faktu, że zgłosiłem napad milicji, ledwo się wywinąłem od dalszych kłopotów. To ze mnie bowiem chciano tam zrobić chuligana. Wcześniej jednak, w ramach przyjęcia mnie do pracy na PKP, wysłano mnie na jakieś specjalne badania lekarskie do Gdańska. W ten sposób znalazłem się osobiście na miejscu niedawnych, tragicznych wydarzeń grudniowych. Był to chyba marzec 1971 roku. Na każdym kroku wszystko w mieście nosiło jeszcze świeże ślady zniszczeń. Zobaczyłem uszkodzone i opalone ściany budynków, poczynając od kolejowego dworca głównego. Było wiele napisów na murach i zniszczenia na ulicach, leżące kawałki czegoś, zniszczone znaki drogowe, porozrywane płyty chodnikowe. Bez przerwy jeździły też ulicami patrole milicji, a może również i wojska. Po zaliczeniu badań, nie pamiętam już gdzie, stwierdziłem, że jest nas spore grono osób z różnych stron kraju. Grupkami więc wracaliśmy specjalnie pieszo przez miasto w stronę dworca, aby jak najwięcej zobaczyć. Byliśmy w tym czasie chyba kilka razy zatrzymywani przez patrole, którym musieliśmy tłumaczyć, kim jesteśmy i co tutaj robimy. Znalazłszy się na dworcu, zapamiętałem, że grupa nawet trojga osób mogła być zatrzymana przez patrol i przesłuchiwana. Kazano się rozchodzić i znikać. Spotkało to oczywiście także i mnie. Nie pamiętam już, z kim byłem, ale zostałem zaczepiony co najmniej dwa razy. W pewnej chwili kolejne zatrzymanie nas było już groźne, ponieważ coś do nich zażartowaliśmy. Było nas tylko dwóch. Siłą zaprowadzili nas z peronu do kolejowego posterunku milicji. Tam zaś rozpoczęło się żmudne i długie przesłuchanie. Kim i skąd, od kiedy i po co tu jesteśmy oraz dlaczego chodzimy po dworcu. Wyjaśniliśmy im wszystko i że teraz po prostu czekamy na odjazd naszych pociągów, które będą dopiero późno wieczorem. Oni byli hamowaci, straszyli nas pałami i zamknięciem w areszcie, ale w końcu kazali się wynosić. Dodali jednak, abyśmy nie przebywali w grupie, bo będziemy zatrzymani. Najlepiej zaś będzie, jeżeli resztę czasu na dworcu spędzimy pojedynczo. Do tego ostatniego zalecenia po opuszczeniu posterunku jednak się nie zastosowaliśmy, uważając je za absurd. Wiem, że byliśmy do końca obserwowani. Wróciwszy do Inowrocławia, oczywiście wszędzie i wszystkim opowiadałem o swoim pobycie w Gdańsku. Było mi jednak ciężko, czułem się źle i samotnie, nie miałem nastroju, nie czułem beztroski na ogół wesołości wielu kolegów bawiących się wieczorami w kawiarniach i gdzie indziej. Ja miałem takich chwil niewiele, próbowałem częściej, ale mi nie wychodziło. Po pracy i w czasie wolnym częściej więc przebywałem samotnie. Zimą w lodowatym, wynajmowanym pokoju, bo nie było węgla na jego ogrzanie. Nie miałem tam ani radia, ani tym bardziej telewizora. Czytałem więc najczęściej książki,
albo przez wiele godzin cierpliwie budowałem żmudne papierowe modele statków, okrętów, samolotów i wielu innych rzeczy z małego modelarza. Lubiłem to od dzieciństwa. Wówczas postanowiłem się ożenić. Uczyniłem to 11 listopada 1972 roku w zakazane święto niepodległości. Żonę Marię znałem niedługo. Pochodziła ona również z bardzo biednej wdowiej rodziny. Odmieniło się moje życie. Jak już wspomniałem, wcześniej nie lubiłem częstego picia z kolegami, choćby i opijania się piwem i próżnego włóczenia się z nimi od tak dla zabicia czasu. Teraz więc, po ożenieniu się, zyskałem solidną wymówkę. Choć to picie nie było aż tak powszechne, jednak zbyt często był to jedyny sposób zabijania wolnego czasu, tak dla młodzieży, jak i dla dorosłych. To straszne, do jakiej codzienności doprowadził ludzi komunizm. Pito też w pracy. Prawie codziennie pito w moim warsztacie samochodowym. Fajni często ludzie, ale tak uwikłani w otchłań bez wyjścia. Ja do tego towarzystwa nie pasowałem. Lubiano mnie, ale też i trzymano z boku. Nie chciano, bym za dużo widział. Pewnego dnia kierowca kolejowej sanitarki podniósł w pracy krzyk, że ja jemu przy aucie źle dokręciłem koło, że to koło mało się nie urwało i jakie to było zagrożenie dla sanitarki. Byłem pewien, że nic nie zawiniłem, ale nie miałem się jak bronić. Wyniknęła z tego wielka awantura i atmosfera nieżyczliwości wokół mnie jeszcze się wzmogła. Trudno w niej żyć i pracować. Niby nikt nic do ciebie nie ma, ale czujesz, że niektórzy traktują cię inaczej. Tak na odczepne, czasem złośliwie i po chamsku czepiają się byle czego. Przypatrzyłem się wówczas bliżej kierowcy sanitarki. Na pierwszy rzut oka porządny gość, miły i kulturalny. Wnet jednak zobaczyłem, że należy on do ścisłej paczki, kliki ludzi, którzy właściwie rządzą w lokomotywowni. Partia i ciche fuchy, nagrody, awanse, polowania i domowe biesiady, a także nagminne, jak wspominałem, chlanie wody w pracy. Postanowiłem wówczas gdzieś znowu odlecieć. Wymyśliłem więc, że zostanę maszynistą lokomotyw spalinowych. Uważałem, że odmieni to moją obecną pracę i życie. Z dala od innych, sam z pociągiem gdzieś w Polsce na szlaku. Będę też więcej zarabiał, a ruch i podróże odpowiadały mojej naturze. Z warsztatu samochodowego lokomotywowni przeniosłem się więc na warsztat lokomotyw spalinowych, zgłaszając chęć do późniejszej pracy w drużynie pociągowej. Taka była procedura dojścia do zawodu maszynisty. Najpierw praktyka na warsztacie przy obsłudze i naprawach lokomotyw, a potem po kursach już do jazdy. Ale jazdę trzeba zaczynać jako pomocnik maszynisty. Byłem nim wyjątkowo długo, bo prawie 4 lata. Stale odwlekał się bowiem czas wysłania mnie na kurs maszynistów z przyczyn mi niewiadomych. Moje dopominania się zbywano byle czym. Formalnie była kolejka według tego, ile kto jest już pomocnikiem, ale przede mną szli na kurs kolejni, młodsi ode mnie stażem. Jakoś dziwnie przyczepiali się do mnie również niektórzy maszyniści, znani partyjniacy oraz instruktor od stanu technicznego lokomotyw. Zawsze coś znaleźli,
że robią ponoć nie tak, jak trzeba. Tymczasem ja postanowiłem zrobić coś wartościowego dla wszystkich, na przekór temu oczernianiu mnie oraz marazmowi i byle jakości codziennego życia. Postanowiłem, że wśród pracowników lokomotywowni będę promował wartości naszej kultury. Wymyśliłem więc, że najpierw urządzę duży konkurs o historii Inowrocławia. Wiele czasu spędziłem na przygotowaniu jak najciekawszych pytań i odpowiedzi. Następnie z treścią gotowego konkursu udałem się do Rady Zakładowej Lokomotywowni, aby uzyskać ich akceptację i jakieś pieniądze na nagrody. Po ciężkiej i długiej dyskusji uzyskałem łaskawie zgodę na konkurs, jednak nie dano mi nic na nagrody. Właściwie potraktowano tam mnie i konkurs żałośnie. Kilku mafiozów czerwonej zakładowej władzy ironicznie rechotało mi w nos, jakbym się z choinki urwał. Konkurs zaś spotkał się z olbrzymim zainteresowaniem. Był bowiem zupełnie nowym, innym wydarzeniem. Był wystarczająco wcześnie zapowiedziany, aby chętni mieli czas się przygotować. Przyszło wiele osób, a uczestników było chyba z 10. Pamiętam, że ku wzajemnej satysfakcji i zabawie wykazali się oni wcale dobrą znajomością bogatej historii Inowrocławia. A chodziło na przykład o kamienny kościół Ruina, bodaj z XII wieku, oraz inny, w którym królowa Jadwiga przepowiedziała krzyżakom klęskę pod Grunwaldem. Niestety konkurs ten był jedynym wydarzeniem, jakie udało mi się zrealizować. Dlatego potem wszystko było znowu po dawnemu. Jedyne zainteresowanie wśród ludzi budziły jeszcze oficjalne imprezy sportowe. Przy okazji dodam coś o kulisach tego sportu. Poznałem, jak w dużej mierze na fikcyjnych etatach pracowniczych lokomotywowni figurowali różni piłkarze i pięściarze, amatorzy, w cudzysłowie, komunistycznych klubów w mieście. Poznałem jednak i taki przypadek, że naszym pracownikiem był piłkarz pierwszoligowego Lecha w dalekim Poznaniu. Jego w pracy oczywiście prawie nigdy nie było, a ci miejscowi bywali częściej, ale tylko bywali, choć otrzymywali stałe pensje miesięczne, jak wszyscy inni normalnie pracujący ludzie. Znałem także przypadek, jak na kierowniczym stanowisku w lokomotywowni posadzono znanego pięściarza, który już zakończył karierę. Za ciągłe picie wreszcie go zdjęto i skierowano jako maszynistę lokomotyw spalinowych na lokalne pociągi osobowe z ludźmi. Codzienną bowiem, wcale nierzadką praktyką było, że wyjeżdżali lokomotywami do pociągów pomocnicy i maszyniści skacowani albo i nie całkiem jeszcze trzeźwi. Pito nawet na lokomotywach w trakcie pracy. Nikt tego nie kontrolował i panowało powszechne poczucie bezkarności. Oczywiście do momentu, aż coś się stało, jakiś wypadek albo ktoś wpadł, bo już przesadził i nie można było tego zatuszować. W takiej rzeczywistości inni nauczyli się zaś, żeby nic nie widzieć i się nie wychylać.